Witajcie w kolejnym odcinku AC jest dzień jak co dzień. Tutaj przyjechał klient z reklamacją. Słuchajcie, kurde, okazuje się, że jakieś tam nowe części piszczą. Zaraz wam zademonstruję. Kurde, to jest ciekawe, szczerze. O, odpalamy samochód. Teraz nic nie słychać. O! O, słyszycie? Taki pisk? No nieważne, słuchajcie, zdejmujemy sprzęgło. Było tu zakładane sprzęgło i koło dwumasowe w komplecie. Pan dojechał do domu i zaczął coś piszczeć, także zdejmujemy. Zobaczyć, mamy podejrzenie, że to jest wina łożyska oporowego. Także zapraszam do oglądania odcinka. Muszę wam powiedzieć, że kurde, taka reklamacja to jest dla nas bardzo duży problem. Nie z naszej winy musimy coś zrobić poza normą, a terminy napięte, kurde. Dlatego chcemy to ogarnąć jak najszybciej. Prawdopodobnie nie będziemy oddawać sprzęgła na reklamację, bo jeżeli powodem jest tutaj łożysko oporowe, to wymienimy po prostu łożysko na swój koszt, żeby było szybko, sprawnie i bezproblemowo. Bo normalnie muszę wam powiedzieć, że reklamacja wygląda w ten sposób, że powinniśmy zdjąć całe kompletne sprzęgło, oddać na reklamację i czekać tak długo, aż uznają bądź nie uznają i wtedy decydować, co dalej. Ale dla dobra klienta po prostu robimy w ten sposób. No kurczę, nie powinno się tak robić, no bo szczerze, kurde, producent powinien ponieść konsekwencje tego. No ale klient przyjechał też z daleka i czasami jest tak, że musimy sami ponieść te koszty i żeby wszystko ładnie, sprawnie poszło, bo tak naprawdę dobry warsztat poznaje się po tym, jak została załatwiona reklamacja. Pamiętajcie o tym. No panowie, pan od Alpinki napisał maila, że dojechał, jechał sobie na tempomaciku. Auto dojechało szczęśliwie, wszystko super. Także pan jest zadowolony i że silnik bardzo ładnie pracuje. Także taka informacja dla was jako gwarantów. Nie, to już po. To już po, tak? Już po, bo to poza granicami. 50, słuchajcie, 50 km od miejsca naprawy nie ma gwarancji. Oczywiście żartujemy, także żeby nie było. Dojechał, dziwne. No wujek składał, no to dojechał, nie? Sebuś wkładał, kurde! Co Sebuś mówisz, że co? To najpuje mnie ten samochód. Który? Twój? No, mój obecny, trzeba zmieniać. Co się stanęło? DPF. A, DP, ale co? Co, no muszę się umówić na tą chłodnicę. A, na ten piątek chłodniczkę, nie, no to musisz koniecznie, i dlatego, no tak. No w piątek pojechałem, wyrzucił mi, że jest zapchane, włączyłem procedurę, bo akurat byłem na SC. Ale to aplikacją sobie pyknąłeś, tak? Nie, no mam się swój sprzęt cały. No tak, kurde, dobra, myślałem, no. Dzisiaj jadę do pracy, znowu to samo. Nie, no to musisz ten. Muszę. Jak się jest świeża tańczka założona. No tak. Wujek właśnie wyjął skrzynię biegów i jak wujek te łożyska? To jest to łożysko, tak? Tak. No łożysko jak łożysko, no. No teraz będzie ciężko, nie? No co, założymy nowe, tak? Założę nowe i tyle. I tyle, no bo co tu więcej może piszczeć, no tak naprawdę. Wiesz, no. Nie sądzę, że wiesz, że łożysko to... No tam to na pewno, nie no. W środku, tym bardziej, że wiesz, jak naciskasz i ten, nie? Dokładnie. No dobra, mam nadzieję, że to będzie to i temat będzie załatwiony, kurde, no. Kamil otrzymał tutaj autko na naprawę wiązki. O, zobaczcie. O, co się dzieje. Czyli tą główną wiązkę trzeba całą rozbebeszyć. Oprócz tego Kamil robi diagnostykę, bo tutaj jakieś falowanie obrotów było. I co, Kamil, jest coś? Nie. Nie ma nic, tak? O kurczę. Związanego z tym, no. Nic związanego z tym falowaniem, tak? No dobra, to później pojeździmy, zobaczymy, nie? No, bo to też gaz jest, nie? Nie wiem, czy to się na gazie dzieje, nie, ale to się dzieje, wiesz, no to może być tak, że będzie trzeba pojechać na regulację tego gazu. Pan to tak chyba było mówione, pan. No tak, i ciekawe, czy kto zrobił w ogóle, nie? No dobra, to słuchaj, to wjeżdżamy i działamy. A ja tutaj tak na szybko wymieniam ksenony w M6. Pan, który zostawił samochód, przypomniał mu się, że nie świeci mu się
Xenon. W tym celu rozebrałem tutaj taką technologiczną przykrywkę i wymieniam ksenony w międzyczasie. Cześć Paweł. Siema, siema. Już wiesz, co masz zrobić. A te trójkąty do Japonki, nie? Tak jest. I też będzie samochód z głowy, no. No i fajnie, no bo tam trochę się rzucały w oczy. No tak, dwie nowe rzeczy, kurde. W którym to miejscu jest? Pokaż właśnie, to pokażemy. To jest na zawiasach maski. Dobra, to zobaczymy. No w zasadzie a, tu w tym miejscu. No nie, no nowa uszczelka, nowa ta pod szybie, trochę słabo by to wyglądało. No, no dobra. Jak wyciągałem te stare, to już kruszyły się w rękach dosłownie. No tak. Żeby tutaj to dobrze ułożyć, musiałem je wyjąć i... No dobra, okej. Okay. To miłej pracy. No, dzięki. Tam pan tutaj przy Karwulinie. No tak, tak. No dobrze, ten samochód stoi w komisie, czy jak? Jest prywatnie, ale jest do niego dostęp, no nie? I dostęp jest jakkolwiek, czy? Nie, no normalnie, można wsiąść i jechać. No tak, tak, ale chodzi o godzinę, czy w każdej chwili? Godzinę można bezproblemowo też. Ustalić, tak? Tak. Tylko zależy wszystko od pana, tak naprawdę. No to nie wiem, a kurczę, a może nawet dzisiaj gdzieś koło 12? Koło 12. No bo to jest taka godzina, wie pan, że jest najmniej korków, no, tak? No, rozumiem. Myślę, że w porządku, No dobra, to pan tam ustali z tymi właścicielami, jak coś poda mi adres i ja po prostu przyjadę, no i się tam umówimy na miejscu. Chyba, że ja mogę po pana przyjechać po prostu. A no to jak najbardziej może tak być, no to w takim razie... Dla mnie nie ma problemu, ja mam samochód, wszystko jest... No dobrze, to jeszcze lepiej, no powiem tak. Dobra, no. Okej. To mam SMS-a wysłać, czy... Nie, no to jak pan już ustali na tą 12, to proszę po mnie tak przyjechać, żeśmy tam na tą 12, koło 12 mogli tam być, no. Dobra, wszystko dobra, jasne. To tyle, dobra. No, dziękuję bardzo, do zobaczenia. Co wujek mówisz? Sprzęglik jest, coś z nim jest nie halo, bo zobacz, on powinien być wysunięty. Jak go schowam. Czyli on nie napiera po prostu, wiesz? Tylko tyle wychodzi. Bo on powinien być napięty i dlatego łożysko lekko piszczało, wiesz? Zapowietrzony raczej nie jest, a spróbuję go odpowietrzyć, ale wątpię, żeby to coś dało. To spróbuj, a jak coś, to ja już patrzę za nowym wysprzęglikiem, nie? Kamil mnie zawołał, bo coś znalazł. Co tam, Kamil, znalazłeś? Tak, pokaż. Chciałem się dobierać, a tu ten silniczek właśnie. Zielony. Głównie chodzi o to, że jak chce się otworzyć bagażnik, to on od razu cofa i go domyka od razu. Czyli tu jest zielono. Nie wiem, co to będzie. No dobra, w każdym razie tu jest zielono, zobaczcie sobie, o. No dobra, to przeczyść to i sprawdź, jak to będzie działać, nie? U wujka też, słuchaj, z tą reklamacją to wyszedł taki numer, że wysprzęglik po prostu. Wysprzęglik powinien być cały czas taki w ataku. Aha. I przez to, że on się cofał, to łożysko nie dociskało oporowe i po prostu sobie popiskiwało, bo nie miało oporu, rozumiesz? Także taka sytuacja. No chcę wam powiedzieć, że na 10 reklamacji to zawsze jest jedna reklamacja, tak naprawdę. Gdzieś tam po drodze zawsze coś się, kurde, wydarzy. Halo? Witam. Witam, panie Adamie. Wie pan co, no rozebraliśmy w ogóle skrzynię, zdjęliśmy, ale chyba bez potrzeby, bo to, kurde, nie wygląda na to, żeby łożysko było problem w łożysku, tylko w wysprzęgliku. Wysprzęglik się cofa i on nie jest w takim napięciu i po prostu łożysko niedostatecznie się... było dociśnięte i ono popiskiwało, także szefowa pojechała teraz po wysprzęglik, żeby to po prostu w miarę szybko ogarnąć. Jak to założymy i sprawdzimy, no to dam znać, czy wszystko jest w porządku, także prawdopodobnie to nie reklamacja, no ale kurde, zobaczymy, no. No to panie Adamie, jak to będzie wyglądało finansowo? Znaczy wysprzęglik, kurczę, zaraz, ile ten, bo to luka też wziąłem, ten wysprzęglik zaraz panu powiem. Moment, kurde. Zaraz chyba pojechała. Ten wysprzęglik 260 zł kosztuje po prostu, nie? No i coś tam za robotę będę musiał policzyć. No i dobra, tyle, no. Także tak. Dobra, dam jeszcze znać, także na spokojnie. Dobrze, no to czekam wtedy. Dobra. Panie Adamie, ale tak czasowo to ile by było? No myślę, że w przeciągu godziny, no. Aha, okej. Okay. No. Dobra, dziękuję. Dobra, dziękuję.
A widzisz, Kamil, bo to jest od... szyby, tak. Od szyby, nie? A tutaj jest od tego, także musisz obie tak naprawdę przejrzeć, nie? Mhm. I żeby tą wiązkę wyjąć, no to musisz, Kamil, tutaj powyjmować te urządzenia, nie? Dobra. Bo tutaj jest wtyczka, tu, tu i tu są wtyczki, także tak. Dzień dobry. Witam. O, to jest pan, któremu będziemy sprawdzać samochód. Lecimy do Garwolina. Tak. Rozmowę telefoniczną już słyszeliście. No. Także sobie pogadamy w samochodzie. Tak. Słuchajcie, jedziemy Audi. Tak, tak. Tutaj pan postanowił przesiąść się na BMW. No, czas najwyższy. Dobra, to proszę opowiedzieć, jaka to BMW, co jedziemy oglądać. X5 E70 z 2009 roku. Ma 164 tysiące przejechane, więc nie ma tragedii. Byłem już ją zobaczyć, przejechać się, wszystko wydawało się na pierwszy rzut oka spoko, ale wiadomo, musisz fachowiec zobaczyć. No wiadomo, podłączyć pod komputer i zajrzeć pod spód. Także, także lecimy do Garwolina. No nieprawdopodobnie nie pokażemy wam tego całego zabiegu, bo to konkurencja. Znaczy w jakim sensie konkurencja? Nie, bo mówiłeś, że to konkurencja jakaś. Nie, śmiałem się, że Audi jest konkurencja. A, że Audi konkurencja, dobra, nie, tak, to luz. Spoko, to jest prywatna osoba. A, no dobra, to coś tam może uda się nagrać. Nie, i tyle. Dosyć przyjemny pan. No dobrze, więc okej. Myślę, że nie będzie problemu. W hangarze, znaczy w takiej małej hali jakby, nieużywana, bo panu się po prostu nie podoba i tyle, i chce sprzedać. Kupił, sprowadził z Francji, tam lekko uszkodzoną, jakaś tam mała stłuczka. A widziałeś zdjęcia może po tej stłuczce? Nie, nie, jeszcze nie, ale to teraz będziemy pytać. No dobrze. I będzie wszystko jasne. Tak jest, jest tam fajny, jedyny słuszny silnik, czyli M57-2TU. To już ten aluminiowy, nie? Tak jest, no. Bo ty dzwoniłeś do mnie chyba, tak, nie? W tej tak, sprawie. Ja tak. Właśnie mówiłem, żebyś takiego silnika szukał, jeśli no, już, bo to już masz wejść w diesla 3-litrowego, nie? No bo mi się nie podobają, te starsze modele są tacze troszkę nie, takie... Nie, no to już archaiczne są trochę, nie? Takie kwadratowe. No. Słuchajcie, no X okazał się bardzo fajny, także... Także zaliczka dzisiaj idzie. Tak, tak, będzie dobrze. Będzie dobrze. No nie pokazywaliśmy tego, bo nie chcieliśmy stresować też sprzedającego. Auto w bardzo ładnym stanie, tam jakieś elementy lakierowane, ale wszystko w takiej granicy, że to nie jest szpachla, tylko były polakierowane, bo były źle wcześniej naprawione i właściciel to zrobił. Pan bardzo w porządku. Tak, pan okazał się bardzo fajny tam. No jedną rzecz tak naprawdę znaleźliśmy, pęknięte kółko od pompy wody, więc to będzie trzeba na dzień dobry zrobić. Pierdoła tak naprawdę, zawieszeniowo wszystko super. Amortyzatory nie wylane, nic nie puka, nie stuka. W komputerze wyrzuciło nam troszkę przytkany DPF, ale to też jest temat taki, że wystarczy to dopalić, bo temperaturę trzyma, ciśnienia trzyma, doładowanie turbin, wtryski, wszystko bardzo ładnie pracuje. Kolor jedyny słuszny, czarny. Tak, wiadomo. Także tak. Właściciel już się doczeka, znaczy przyszły właściciel nie może się tak, doczekać. Szyby przyciemnione, więc... Tak. Tylko felgi trochę za duże. Tak, bo z przodu, słuchajcie, opona 275, z tyłu 315, więc trochę za duże, no trochę za duże, tak, trochę źle po dziurach jeździ. No. Opony świeże, w miarę z 18 roku, tyle, ale to wiesz co, sobie sprzedasz te felgi, jeszcze na nich zarobisz, powiem tak. No tak to oryginał jest, nie? No, oryginał, tak, i bardzo ładny wzór. No. Wracamy. Także tak, wracamy i dalej. Śledźcie tam ACS dzień jak co dzień. Jak tam, Kamil, pod moją nieobecność, co tam się działo? No ten od tej wiązki już poskładany. A, zrobiony, tak? Tak. I co, jeszcze jeden kabelek był czy coś? Był właśnie z prawej strony jeden i z lewej strony i już jeden. Jest okej, okay, tak? Tak, już jest okej. Okay. Wszystko możemy zobaczyć. No. A masz kluczyk, tak? Otwarty jest. To pokaż. A, otwiera się. Dociąga, zamyka. Czyli wszystko jest ok. Tutaj też działa. Toaletkę tylko zakryje. No dobra. Okej. Okay. No dobra, to wiązeczka zrobiona. No. Tutaj jest samochód, zrobiłeś diagnostykę.
Znaczy, klimę i odgrzybianie, tak? Tak, klimę i odgrzybianie i oprócz tego jeszcze właśnie pan skarży się na jakieś drgania podczas hamowania, jazdy, także do przetestowania, no ale widać, ale z tego tarczy, co widzę, to tarczy to jest... Klocków też jest zresztą mały. Ale i tył i przód z tego co widzę, o Jezu, nie, to nawet dobra, pojedziemy się przejechać, to tylko pro forma. No ale tarczy, zobacz jak wyglądają, to będzie pro forma, nie? Co tam się dzieje z tamtym samochodem? Tutaj klient skarży się na wypadanie zapłonu. Tutaj ja jakiś czas temu usuwaliśmy problemy z lewym powietrzem, bo te rurki były tam dziurawe. I tak, są błędy właśnie od mieszanki paliwowej i od przepływomierza był błąd. Skasowałem te błędy, no i jak na razie nic nie wystąpiło, więc... Albo trzeba jeszcze potestować auto, albo no nie wiem czego tutaj się... Znaczy dobra, to wiesz co Kamil, jak pojedziemy tamtym z tymi hamulcami, zobaczymy co się dzieje i już będzie można do klienta dzwonić, wtedy potestujemy tego, nie? Dobra, tylko tu na te opony trzeba uważać. A, bo są opony słabe, tak? No widać, no. No i tu powyrywane, o nie, dramat, dobra. 01 rok. Nie ma co, dobra, idziemy do wujka. Jak tam wujek, ten X, co tam robiłeś? No działa. Działa, pan już odebrał samochód, tak? No i wszystko w porządku. No dobra, no po prostu widzę. Wiełko działa tak jak należy, także... I też nie ten, nie piszczy. Nie. No i dobra. Pan zadowolony? Myślę, że tak. No dobra. Sebuś kończy emeczkę. Dobra, to ja idę Kamil zjeść obiad i jedziemy na testy. Dobra. Jesteśmy właśnie na próbie autem, w którym są drgania. Tak naprawdę gołym okiem widać, że są wżery od tarcz, że samochód długo stał. I te tarcze prawdopodobnie powodują drgania, także rozpędzamy się troszeczkę szybciej i robimy próbę hamowania. Zobaczcie. I jeszcze z tyłu słychać po prostu co się dzieje, także tutaj do wymiany są na pewno 4 tarcze. Oprócz tego jak zdejmiemy te tarcze, po oczyszczeniu piast będzie trzeba zmierzyć tarcze, nie tarcze tylko piasty, żeby zobaczyć czy też przez przypadek nie są do wymiany piasty, bo to tak różnie bywa i żeby nie było tak, że będzie dobrze przez jakiś czas, a później znowu to samo. Wracamy do warsztatu i jedziemy następnym samochodem na próbę. Ale najpierw tutaj sprawdzę po prostu dostępność hamulców, tak żeby zadzwonić do klienta i ustalić, co z tym fantem robimy. Jak Kamil, zdjąłeś te tarcze? Co? No są tam. Pokaż, bo wiesz co, ja rozmawiam z panem, a pan mówi, że nie kupuje tego. Ale w sensie, że nie kupuje kitu, który próbujemy wcisnąć. Tak, on uważa, że ja mu kit jakiś ten, no zobacz. No zobaczcie, co tu się dzieje, no. Odciśnięte są po prostu, no na to nie ma po prostu siły, tak? Jak auto w pandemii stało i pan nie jeździł, no to teraz co, ma do mnie pretensje? Nie wiem. A czy jak nie kupuje tego kitu, to czemu tu przyjechał? Mógł zdjąć i sam zobaczyć. To niech jedzie do kogoś, kto kitu nie wciśnie. Dobra, zmierz te piasty i tyle, no. Cześć, Bartek ABC. Dzień dobry, Adam Kuncik, kłania. Witam. Ja mam takie pytanie, bo mam taką trudną sytuację z klientem. Co tam chcą? No mam bicie, ma bicie na tarczach. Tarcze nie są krzywe, tylko są poodbijane klocki. Widać, że z autem długo nie jeździł po prostu, że ten samochód sporadycznie jeździ. To niech chwilę pojeździ i to się powinno mu zetrzeć. Po prostu, tak? No bo nic się z tym nie zrobi, no bo no też tak uważam, no. Chyba, że rzeczywiście je przegrzał. I pokrzywił, później one stały długo, bo często, kurczę, no może też być tak, że gość pojeździł mocno. On jeździ mocno, bo on się do tego przyznaje, że jeździ mocno. Mm-hmm. No. Pojeździł mocno, zgrzał dość mocno i zostawił jakby całość na hamulcu, wtedy jakby... I to od tego... No. Tak też może być, tak też może być. I przez to została tam część tego materiału. Materiału z klocków, no dobra, czyli po prostu powinien je schładzać, jak odstawia samochód i tyle. No,
kurczę, no to nie jest jakaś tam sztywna procedura, natomiast no pytanie, tak. Czy rzeczywiście to pokrzywienie pokrzywiło się jakby wcześniej, mhm. czy jakby tam, kurczę, nazwałbym to roboczo narość na tarczy. No narość, jest narość. Czy powoduje mu bicie, bo to mhm. tak naprawdę ciężko jest mi tak z głowy i bez obejrzenia mhm. tarczy powiedzieć. No. Mhm. Można byłoby spróbować zdjąć koło i przekręcić tą tarczę, zobaczyć na zegarze, jakie jest bicie. Znaczy ja zdjąłem w ogóle tarczę, żeby zmierzyć jeszcze piasty, żeby po prostu zrobić to rzetelnie, ale są po prostu, porobiłem zdjęcia też i są poodbijane klocki, to tak, żeby masakra, no, na całej... Dobra, ale to jakby wskaźnik świruje tylko na wysokości tych poodbijanych tak, klocków? Tak, tylko? Tak. A nareszcie tarczy tak. chodzi równo? Tak. Kurde, no opartego ja bym to mógł próbować lekko papierem ściernym jakoś zetrzeć. No dobra, ja zobaczę, no jeszcze z klientem no, porozmawiam, jeżeli, no. Jeżeli tarcza fizycznie bicia nie ma, albo do tokarza i stoczyć tam, dosłownie liznąć ją nożem, natomiast trzeba mieć świadomość tego, że wszystkie toczone tarcze dużo bardziej agresywnie działają na klocek. No tak. I więc klocek będzie się cywał mm-hmm. zdecydowanie szybciej. Mm-hmm. Dobra, to dzięki za rozmowę. Jakby były pytania, śmiało dzwonić. Dobra, dzięki. Dzięki. Tak, pan Adamie? No witam. No szczerze to nie wiem, co z panem zrobić z tymi tarczami, bo dzwoniłem do EBC. No, zrobiłem też zdjęcia, chciałem na WhatsAppa, ale pan nie ma WhatsAppa, a mailem nie chce mi to wyjść. Porobiłem zdjęcia też tych tarcz. Zmierzyliśmy piasty są w porządku, zresztą piasty przecież wymienialiśmy, nie? Nie pamiętam właśnie. No i rozmawiałem tam z nimi, tak naprawdę z reklamacją będzie ciężko, bo po prostu oni twierdzą, że prawdopodobnie pan właśnie mocno używa tych hamulców i jak one zostają gorące, po prostu tarcze z klockami, to ten klocek przywiera i dlatego tak się dzieje. No są tak podciskane, ja zdjąłem tarczę, to od środka to jest masakra, no. Za co, muszę się nastawić na to, że co rok będę hamulce wymieniał? No nie wiem, kurwa, no nie wiem, no szczerze, no ja nic panu tu nie wymyślę, no bo nie, wie pan, tarcze są żeliwne i to, nie, wie pan, one są narażone na takie coś, no. Nie jeździ pan po to, że przecież to co ile pan wymienia tarcze? Ale ja schładzam tarcze. Ja po każdej jeździe schładzam tarcze, no. Czyli jak się składa tarcze? No trzeba wolno jechać po prostu i nie hamować praktycznie, sobie pomalutku jechać, żeby to się schłodziło. Bo jak gorąca tarcza zostanie zatrzymana i klocek, to przywiera klocek, cholera no. Okej, a ile czasu trzeba tak jechać, żeby schodzić tarczę? Wie pan, no. pytam, bo chcesz wiedzieć po prostu. Znaczy ja, wie pan, ja zawsze drugie kółko, po prostu 4 km sobie jadę pomału, nie? I tyle, no. Czyli tak. taki dystans mniej więcej 5 km no. wystarczy, tak? Dokładnie. No, mówi pan, bo jak ja zawsze dojeżdżam do domu, to nie jest tak, że ja po prostu, wie pan, cisnę po trasie, mhm. parkuję już, tylko właśnie ja sobie do domu powolutku doczłapuję się. I kurde. Wie pan, wie pan, co jest najbardziej ciekawe w tym wszystkim, że nie miałem żadnego bicia przy hamowaniu w czerwcu, a wypadła mi wizyta, po prostu wszyscy ślot mi odwołali, musiałem samochód wziąć do Włoch. Mhm. Pojechałem do Włoch i w momencie jak wracałem z Włoch, w Warszawie już mi zaczęło napierdalać. Nie, auto ani nie stało, no bo no jak tak. dostać przez miesiąc, tak? No to rozumie pan. No tak, ale... No, ale po trasie jak jechałem, to jechałem 160, bo nawet jak dohamuję, no tak, no zgadza się. A w mieście się bardziej tarcze niszczą niż na trasie przecież. No tak. A studzienka, bo hamowanie gwałtowne czy coś. To nie szalałem tym autem. Ale naprawdę, no są takie ślady, że palcem się przejeżdża i po prostu pod palcem czuć. Bo to nie jest takie bicie, jak bo też się przejechałem autem, to nie jest takie bicie, jak było wcześniej, że jest krzywa tarcza, bo jak jest krzywa tarcza, to kierownicę wyrywa, a ona drży tylko delikatnie, więc to jest właśnie tak, to. Tak, ona tylko drży, no, a nie no można przetoczyć tych tarcz? No można i takie coś sugerował też pan z EBC, bo powiedział, że oni tego no nie przyjmą, no. Nawet jak im to wyślę, to oni po prostu tylko tyle, że wypiszą, co jest przyczyną, no i tyle, no. Kurde. A te tylne to i tak są do wymiany, bo z tyłu to po prostu pan też klocków z tyłu nie ma, no także nie wiem te tylne czy się opłaca, bo one tam, kurczę, te ZBC to w ogóle 770 zł na tył kosztują i teraz nie wiem, sztuki, tak, dwie komplet, tak. No ale to będę znowu na zamek wymieniał. No właśnie, no tak, no masakra. A co pan rekomenduje? No bo ja muszę się zdać tutaj na pańskie rekomendacje. Znaczy ja akurat na tył bym jakoś tu nie szalał z tymi EBC, no.
powiem tak, no założyłbym jakiś... TRW-bym na tył założył i tyle, no. Tam nie szalał i tylko te Uridy White'y, nie? I tyle, no. No to tak, to na 4 sztuki, nie? Bo te placki tyle trzeba co rok wymieniać. Tak, tak, tak. Ale pan mi powie, panie Adamie, jaki jest koszt tych przetoczenia bym. Znaczy to chyba z 200 zł przetoczenie kosztuje, no. Także tak. Za dwie czy za jedną? Za komplet, za przód. Za komplet. A powie mi pan, możemy się tak umówić, ponieważ nie chciałbym, bo pana jest ciężko z terminami, wracać za chwilę i czekać tam 3 miesiące. Możemy się tak umówić, że pan po tym przetoczeniu się przyjedzie tylko. Tak, oczywiście, jak najbardziej. Żeby tam nic nie biło po prostu, a jak bije, to by mi pan zadzwonił, jeszcze byśmy decydowali co dalej. Co? Dobra. Ja nie chcę, żeby się cokolwiek trzęsło. I drugi temat, to jak już te klocki, bo ja nie wiem, czy to teraz możemy rozmawiać, czy to trzeba te klocki wymienić, to pan mi powie. Znaczy te naprzód, zaraz, już, Kamil, jak przednie klocki wyglądają? No dużo ich jest. Z przodu jest dużo klocków. Tak, z przodu jest dużo, no bo te white'y też się nie zużywają jakoś bardzo szybko, no. Także ja bym tylko przetoczył... Wymienić? Znaczy, wie pan, ja nie chcę zaraz wracać za miesiąc, dwa. Ale ich jest naprawdę bardzo dużo, tych przednich, no. Tak? Okej, okay, no to jeżeli tak pan mówi... Ja bym zrobił tak, ja bym wymienił... Tak. Czytałem się tak, bardzo te klocki z tyłu zestarły, jak tam hamowanie 70-30 przecież procent naprzód. A wymienialiśmy w tym samym czasie klocki. Jak one się starły bardziej z tyłu? Bo nie rozumiem tego. No czasem tak bywa, nam w wyścigach też czasem szybciej tył się zużywa niż przód. To tak. Znaczy, bo ja myślałem, że przód przyjmuje większość siły hamowania. No tak, tak, no więcej jest na przód, ale... Z czego to wynika po prostu, na logikę, na chłopski rozum, bo to jest dla mnie niepojęte. No w DSC jest korektor, nie? I to tak naprawdę on tam decyduje po prostu o tym hamowaniu, no. To zależy też od obciążenia. Jeżeli pan mówi, że to tylko hamulce i powinno ustać to trzęsienie tak. Przy hamowaniu, jeżeli to zrobimy. Dobra, tak. To teraz się umawiamy tak, wymieniamy komplet tarcze i klocki tył, tak? Na tak. Uridy White i tarcze TRW. Tak, z przodu robimy przetoczenie. I też ja i tak wziąłem je i przeczyściłem też od razu wszystko. A pan mi powie, może się pan tak przejechać trasą, tak. Ewentualnie jak już będzie później, czy tam będzie pan miał pustą w środku dnia trasę, jak najbardziej. Hamować mocniej? Jak najbardziej. Tak jakby wie pan, z autostradową prędkością 160 do 100, czy 160 do 5, do 100, 130. No jak najbardziej. Bo po czymś takim zazwyczaj, jak ja wyjeżdżałem z warsztatów różnych z takimi podobnymi objawami, już któryś raz to robię, jak pan słyszy. No tak, wiem, wiem. I mi zaczynało wracać, ja nie chcę do pana jeździć co chwilę z no tym tak, problemem. Dobra. I drugi temat jeszcze tam był, który zapisałem na liście, czyli wibracje podczas płynnej jazdy. Czy to się udało sprawdzić? No tego nie patrzyłem, bo tak naprawdę tymi hamulcami czyli się dobra, to podczas hamulce, jak już byście sprawdzili, żebyście zrobili, to może pan też na to zwrócić uwagę? Bo dobrze. Może to jest połączone w jakiś sposób. No może tak być, no. Dobra, dobra. Dzięki uprzejmie. Dobra, dziękuję. W kontakcie, dziękuję. Dzień dobry z rana. Słuchajcie, kochani, przyszły sprzęgła do Empowerów E39, także dzisiaj jak tylko auto zjedzie z podnośnika, zakładamy oryginal. Co tu mamy w komplecie? No mamy wszystko, no. Tu będzie trzeba wyczyścić. Zobacz, kurde, jakieś to. No to w ogóle ostatnie sztuki są, wiesz? Za chwilę nie będzie w ogóle tych, wiesz. Zaraz ci dwumasy jeszcze dam, nie? Także zamawiać, kupować, wymieniać, póki jeszcze są. Tak jest. No z Luka nie udało nam się, słuchajcie, załatwić ani z tego, ani z... Zaksa. Ani w Niemczech, nigdzie, kurde, nie wiem. Ciekawa sprawa. 50 sztuk jeszcze mają sprzęgieł oryginalnych w tym, w magazynie centralnym w Niemczech. Dobra, Sebuś tutaj, słuchajcie, działa z N46. Zobaczcie sobie. Zdejmujemy głowicę. Widzę, że tutaj silikon był grany na grubo, Sebuś. No, na grubo, grubo. Wszędzie, co? A i tak ciekło. A i tak ciekło. No nie wiem. A oderwało się w ogóle? Bo wiesz, jak dobrze przyklejone, to by nie ciekło. Nie, no powiem ci, że walka była, żeby to wyjąć. A widzisz, ale i tak ciekło, no to no. Dobrze. No dobra, to jak już zdejmiesz tą głowicę, zawiozę, to wtedy zrobię zamówionko, nie? U Kamila, słuchajcie, Z4 na przeglądzik. Tu jakieś rzeczy mamy półzupełniać. Zobaczcie, tu ma pan połamane coś. Także to zamówiłem w oryginale. 4 dni z Niemiec. M54 z takim dolocikiem. Serwisik. Drążek kierowniczy i jakieś tam jeszcze inne historie. Zobaczycie w trakcie dnia. Także Kamil, tutaj możesz się brać za ten.
za Z4. Serwisik. Dobra. Drążek kierowniczy. Zresztą później kartę weźmiesz, to zobaczysz, nie? No, też nie wiem, czy... Czy nie zadzwonić do pana, bo jak przyjechał, to sam nie do końca pamiętał, co tutaj było na tym sprawdzeniu. A tą kartę dopiero miałem w posiadaniu, jak już go nie było. Także można by do niego zadzwonić, powiedzieć, co tam było na tym sprawdzeniu i tak dalej. Bo są rzeczy na tej karcie, o których on nie pamiętał. Po prostu, żeby się nie zaskoczył, czy coś tam. No, no dobrze, to później ja do niego zadzwonię i powiem, nie? Dobra, idę zobaczyć, co tu u Pawła. Znaczy, ja wiem, co u Pawła, ale wam chcę pokazać. Paweł tutaj właśnie z E30 walczy. Rayleigh. Wkładamy tu zwykłego IS-a. Jak pamiętacie, miał być tu IS taki zmodyfikowany, ale niestety tam silnik chwilę pochodził i... No i się zepsuł. Także... Warto zaznaczyć, że silnika nie robiliśmy my, tylko był już zrobiony w innym miejscu. Tak jest. Także to nie nasza wina. I Paweł tak naprawdę z powrotem wraca do tego, co tu powinno być, czyli do zwykłego IS-a. Tak, tylko że... IS został zakupiony od Sebastiana. Z racji tego, że jest to M44, wcześniej było M42, to żeby było prościej to wszystko połączyć, to łatwiej jest mi po prostu przerobić wiązkę z M44, dlatego że zostaje tutaj na razie seryjny kolektor dolotowy i po prostu łatwiej jest mi przerobić wiązkę z M44 znowuż pod E30 niż tą wcześniejszą dostosowywać do obecnego silnika. No tak. Także Paweł sobie tu działa w swoich ulubionych kabelkach. To jest do którego auta? To jest do Empowera. Jedno sprzęgło i jedna dwumasa, a drugi Empower tylko sprzęgło. Ale to na razie tutaj kładę. Nie, zabieramy to już. Idziemy, bo ja ci wjeżdżam tym autem. Zabieram tą E46 i zaprowadzam na przetoczenie przednich tarcz. Tak naprawdę i na razie tyle z tamtym autem, nie? Mm-hmm. Dobra, no to wyjeżdżam i wjeżdżam. Dobra. Widzę, Kamil, że musiałeś troszeczkę porozbierać, co? No tak, tutaj na górze, znaczy powiem tak, no jak się wie, jak to trzeba zrobić, to nie jest takie trudne, no. No tak, bo widzę, że tu przykręcane są te jakieś rzeczy. Tak, są takie na siłowniczkach właśnie podnośniki tej rolety z tyłu. Mhm. I pewnie w dół się je udaje, jak się dach chowa. No tak, 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 tak. A do góry, jak się chce mieć większy bagażnik. No dobrze. Lampy wyjąłeś, tak? Lampy wyjąłem. Tak. No dobra, to jak przyjedzie szefowa, to jej po prostu daj te lampy, niech zawiezie na przerobienie do firmy, nie? Dobra. I tyle. Sebuś porozbierał Valvetronika. No trochę tu zapyziałe jest, powiem ci. No powiem ci, że spoko, zobacz na deklu. O kurde. No dobra. Ale to co? Odkręcasz w końcu? No, łapę jako... A, łapę, żeby wyjechać razem z tym, nie? No dobra, tu wyjedziesz, to będziemy działać, nie? Kurde, dawno tego nie robiłem. No właśnie, tak to tylko silniki wyjmujesz i całe robisz, kurde. No. Widzisz? Zapomniałem. No to tak dla odmulenia trochę. No. Fajnie. No. Coś nowego. Na jakim tu etapie jesteś, Kamiś? No tutaj te amorki zrobione, olej wymieniłem i właśnie chciałem się ciebie zapytać, bo ty wczoraj go przestawiałeś, tak? Tak. Jak on ci odpalił, normalnie? Normalnie. On mi odpalił i zgasł. Odpaliłem jeszcze raz, no to jeszcze chodził na podwyższonych obrotach i delikatnie falował. Nie, no właśnie. Więc normalnie chodził. Dlatego się pytam, bo... No tu masz tuleje, tak, i drążek gdzieś jeszcze, tak? Pamiętasz, który? Prawy przód. No prawy dobra. Przód, zresztą tutaj jest R. R. No, no dobra, no to sobie podniesiesz. Jak był problem z tym zderzakiem? Wiesz, że tu w ogóle nawet, żeby żarówki wymienić, to chyba trzeba... Jest, ja nie wiem, tu jest jakaś masakra. Powiem ci, że ten zderzak to chyba jeden z prostszych. Serio? Tak, bo tylko tu masz te torksy, tutaj nad kole i tutaj od osłony. A tutaj nic ci nie trzeba. A tu jest tylko po prostu taka wygłuszenie. Taka, no. Dokładnie. No. No dobra, Kamil. No nic generalnie go nie trzymało oprócz osłon, tak? Wiesz, lampy pojechały, także się nim jest mobilny i tyle, tak? No tak, jest mobilny. No. Zaraz to zawieszenie zrobi i tyle. Dobra. Początek nowo na łyżwę,
Łapa jest zdjęta, więc powinno nam ładnie, gładko wszystko. O kurde, tu też na tych szpilkach widzę. Nie, tu grubo tego jest. Ciekawe jak wyglądają te tłoki. No i elegancja Francja. Czyli od razu ta uszczeleczka też do zamówienia. No i tak będzie ci łatwiej, nie? Nie, no tak. Jezu, jaki tu naprawdę jest, jak ten, no trochę nagaru jest, nie? Świece pewnie od razu, nie? No tak, no. Jak to tu wygląda? Jest nieźle tutaj, to ten. Tu, wiesz, ciekawe jak właśnie prowadnice, ale jak to zdejmiesz, to zobaczymy, ale pewno zawory chodzą, nie? Znając życie. I zdejmiesz, wiesz, wydech, to zobaczymy, jaki tu nagar jest na wyjściu. Słuchajcie, kiedyś mieliśmy taką sytuację, że wypadał zapłon właśnie w Valvetroniku w N46 i była taka sytuacja, że było tyle nagaru tutaj na wylocie, że po prostu było wypadanie zapłonu na cylindrze właśnie czwartym, a tu było zarośnięte po prostu od tego, że silnik bierze olej. Także kurde, różne są sytuacje. Przyjechał wąski ze Stradale. Zrobimy szybką zamiankę, bo Japonka 528 jest gotowa, a zjedzie do nas Z3M. O. Także zamieniamy. Pali na dotyk. Siema. Świeża sprowadzona? Powiedzmy. Do pomieszczenia. Siema, siema. Siema. Dawno cię nie widziałem. Kurde. Mordo ty nie moja. Chcesz mnie odwiedzać, to się nie widzimy. I co? Mogę zjeżdżać? No, to kluczyk znajdę. No to dawaj. Kluczyk? 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 Pierdoły, klima do nabicia. A, klima, dobra, dobra. Tam coś puka z tyłu. A, coś zawiacie. Puka, dobra, puka, puka. Radio do wymiany, panel klimy do wymiany, jest w bagażniku. Dobra, wszystko. Już wszystko wiem. Teraz przypomniałem sobie. Pamięć dobra, ale krótka. Jeszcze mówi do mnie po japońsku. To Krystyna jest. A, Krystyna, dobra, niech będzie Krystyna. Do blokad. Czy to nie jest ekspresowa podmianka? Ja to szanuję. Ach, to miał czas, to pieniądz. Tyle. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wzajemnie. Tylko nie powróć. Nie. Na razie. Na razie. A, to jest to. A ja jadę, Kamil, teraz na przetoczenie tarcz tym samochodem, nie? Tak, niedawno były tutaj dwie M5-ki, a teraz proszę, no dwie Z3-ki, coupé. No, także tak. Dobra, działamy. Co mówisz, Sebuś, że co? Że ciężko idą śruby? Tak, zgrzałem się. Ale one są fabryczne jeszcze, fabrycznie, wiesz? Bo auto ma 40 parę tysięcy przebiegu. Jest to pierwsza wymiana i co, ile dwa odkręciłeś? Tak. Naklej do gwintów fabrycznie. No dobra, no to co? Trzeba siły użyć, pompa jest. Biceps rośnie. No to wujek, zamieniamy M-kę na M-kę, no. Tak. I tam też to samo. Pokażę ci, Paweł, w tej ZCM-ce ze Stradale. Tam trzeba, wiesz co, będzie wymienić konsolę środkową, bo mają w lepszym stanie. Zaraz zobaczymy właśnie.
Bo jak idziesz na ten urlop, żeby wiesz, to ogarnąć jak najszybciej, niech to zabierają. Zobaczymy, w bagażniku wszystko jest. Tam klimę, to wiesz, to tam spoko, nie? Poczekaj. A, radio. A, o to chodzi. Okej. Czyli tak, bo to jest w lepszym stanie i to radio, żeby zamontować, tak? A, bo tam jest radio, wiesz jakie. Akcesoryjne tam jest, no. No dobra, no to wszystko wiesz, to jak będziesz... poczekaj. A, bo to tam ta nakładka wchodzi, no. To jest do wyjęcia chyba całość. Całość tak, jest, pamiętam. Cała konsola jest do wyjęcia, no. Żeby to zrobić z głową. No. Dobra, a, bo tutaj... A, to przełoży się... To tak, 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 nie ma problemu, nie? Tak. No dobra, no to sprawa jasna, nie? Dobra, to w wolnej chwili to wezmę się za to. Dobra. Zetka porobiona, tak? Czekamy tak naprawdę tylko na lampy. Tak. No i żeby jak będą lampy, to na geometrię. No. No dobra, Kamil, to mamy trochę chwilę czasu, to tak, jedziemy tym samochodem się przejechać, zobaczyć, czy wystąpią te problemy z czekiem i tym tą ubogą mieszanką. I pojedziemy też, Kamil, od razu tym samochodem po tych hamulcach przejechać się, zobaczyć, czy jest to bicie, nie? Okay. Tak jak pan prosił. Okay. No to lecimy. Wróciliśmy, słuchajcie, z próby. No i mieliśmy niezły przypał. Zapraszam, zobaczcie, co się stało. O, nie chce się otworzyć. Otworzyła nam się maska, słuchajcie, i się wygięła, także idziemy szukać maseczki w takim samym kolorze. Dobrze, że szyba nie pękła i z dachem się nic nie stało. Taka sytuacja. Dobra, idę po Pawła, żeby nam... O, jest. Kamil, zrób diagnostykę, a ja idę popatrzeć właśnie za tym, bo wiesz co, tu trzeba uważać, zobacz, bo tutaj ta maska wyszła. Widzisz? Aha. Także, żeby nie było. No. Przytrzymaj. Siłowniki też tam wyrwało. Tam się nie stało. Znaczy, naprawdę mogło być gorzej. Mogło być gorzej. Jeszcze super, tak? Kurde, taka sytuacja, słuchajcie, no. Cholera jasna, no. No nie jechaliśmy zbyt szybko, no tu pan i tak ma jakieś... To było, to było. To było. No dobra, idę patrzeć za tym, a ty zrób diagnostykę i zobaczymy, co tam się dzieje. Dobra. Udało się maseczkę zamówić, słuchajcie, w takim samym kolorze, w jakiejś tam dobrej cenie. Także przyjdzie maseczka, wymienimy. Pana będzie trzeba poinformować o zaistniałej sytuacji. No ale Kamil też mówi, że coś tam ostatnio smarował panu przy tej maseczce. I teraz nie wiemy, czy nie domknęliśmy, czy co. Nie mam pojęcia. Kurde, życie. Tutaj zamknięta jest. Tak? Tak, nie, zamknięta jest. Ja już jeździłem tym samochodem. Dobra, to lecimy na... Przejechaliśmy się, pohamowaliśmy kilka razy z dużej prędkości, nie ma żadnych drgań, wszystko działa poprawnie. Temat udało się ogarnąć, ale stało się nieszczęście, bo pojechaliśmy na próbę i nam się maska otworzyła. O Jezu. Nie ma wielkich strat, bo jest tylko maska do wymiany. Udało mi się zamówić w bardzo dobrym stanie, w takim samym kolorze i czekam na maskę. Trochę... No taka sytuacja. A jakieś uszkodzenia? No, nie, nie ma... nie, mówię szczerze, jak chcę... Co się stało? Nie, ja wiem, co się stało, to się nie odtania. No tak. Chciałbym tam wiedzieć. Nie, no jest maska po prostu do wymiany i tyle. I czekam na maskę, zamówiłem. No mówię szczerze, tak jak jest. Na dachu nie ma śladu, szyba też jest cała, także... Bo a też... ona otworzyła? Otworzyła się, no. Po prostu. I teraz nie wiem, czy jej nie domknąłem, czy się... No trudno jest powiedzieć, no. Nawet nie chcę, nie chcę o tym myśleć, no. Dlaczego? Dobrze, ale jak ten temat został ogarnięty, w sensie... No, że ta nieszczelność jest załatwiona, no tam, to nie była nieszczelność. Ale coś, jakieś szczegóły? Wina była w przepływomierzu. Dobrze, bo ja też nie chcę czasu zabierać. Jak już przyjdzie maska... W poniedziałek ma przyjść. W poniedziałek ma wysłać. A, ma wysłać w poniedziałek dopiero, cholera. Ale to dopytam jeszcze w takim razie. No. Ale ona jakoś odfrunęła? No, bo... no nie odfrunęła, otworzyła się. Po prostu. Otworzyła się i... No i się wygięła w drugą stronę, no po prostu, no. No rany, no
dobrze, dobra, dobrze. Ja czekam na jakąś informację w poniedziałek, jak już będzie i będziemy konkrety omawiać, bo no ja też no bez samochodu jestem cały czas. No ja rozumiem, no. No ja rozumiem. A mi jest potrzebny i tak... No tak się nie da jeździć, no po prostu. No a też starałem się znaleźć w takim samym kolorze maskę, żeby też po prostu, no wie pan. Bo też nie jest łatwo, a są w różnym stanie te maski. No i znalazłem taką po prostu, no która jest, no można powiedzieć, no idealna. No dobrze, i to zobaczymy jak przyjdzie, bo ja też nie będę teraz gdzieś tam analizował czegoś, czego no nie tak, mam. No tak, no, dokładnie. Też mi zależy, żeby nie było żadnego tam wżeru. No ja wiem, że... Nie, no jest bez wżerów, bo takie z wżerami, no to są dostępne. Ten. Ja starałem się znaleźć taką, żeby nie było żadnych wżerów. Dobrze, no. Dobra. Ja jeszcze, no nie wiem, ja się muszę tutaj ogarnąć, ale z tym weekendem będę miał ciężko. No dobrze, no wiem przynajmniej na czym stoję. Tutaj sprawdzamy samochód, przedzakupowe sprawdzenie i wyjęliśmy filtr, żeby zobaczyć, czy wszystko jest w porządku. No i jak tam, Kamil? No, pilki żadne się nie świecą, no. Nie, nie widać nic, jest wszystko ok. Samochód ma przejechane 83 tysiące. Olej był wymieniany według BMW. A kiedy ostatnio? Właśnie zostało tak naprawdę 2000 do wymiany teraz, no. Trzeciej. Także tak, ale ładnie filtr wygląda, więc nie jest źle. No, olej i tutaj jak olej. Olej, no, olej jak olej, jest czarny, więc tutaj w dieslu nic nie zobaczymy. Kamil tu w aucie już wszystko skręca. Jest to silnik B47. I jedziemy na próbę z laptopem albo z tabletem, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Pamiętajcie, że takie sprawdzenia przedzakupowe robimy praktycznie każdego dnia o godzinie 16. Dlaczego o 16? Ponieważ pod koniec dnia zawsze gdzieś tam damy radę to zrobić. Rano jest za duży ruch, po prostu dużo się dzieje rano, więc rano jest z tym problem. Tak jest. Także wczoraj byłem z panem w Garwolinie, a dzisiaj jakiś tam samochód przyjechał do nas. No dobra, to zapinaj, Kamil, i lecimy. No, Sebuś tutaj swój silnik, który sprzedał. Już nie twój. Jeszcze mój. Jeszcze twój, tak? No. Paweł już wiązkę pokleił. Już jest E30. Już jest E30. No dobrze. Już jest E30. I tak zastanawiam się, czy opłaca się to izolować na próbne uruchomienie, czy związać te kable wszystkie razem? Związać razem. No chyba tak będzie zrobię właśnie. Mocniejszy prąd. No fajerwerki. No tak. Sebastian! Holikoli. No trzeba. No widzisz. No dobra, słuchajcie, kończymy dzień pracy. Autko, które sprawdzaliśmy, okazało się bardzo dobre. W zasadzie nie było nic. Nie było się co tam czepiać. Błędy były tylko z akumulatora, bo samochód jakiś czas stał, sobie stoi. W komisie czy tam. No to taki komis jakiś taki polizingowy czy coś. No i tyle. To co zasugerowaliśmy, to żeby pan wymienił sobie olej w skrzyni biegów, a olej w silniku wymieni na gwarancji, bo auto ma przedłużoną gwarancję. No i tyle. Także widzimy się jutro. W tym miejscu chcę wam przypomnieć o dodatkach do paliw, do oleju napędowego, do benzyny. Mamy też w ciągłej sprzedaży dodatek do paliwa, który utrzymuje w czystości bardzo dobrze filtry DPF. Stosuje się go na pełny zbiornik, najlepiej jest zalać przed tankowaniem do zbiornika. No i tyle. Bardzo dużo osób zauważyło jakieś tam efekty, ale też niektórzy nie zauważają, ponieważ stosując go prewencyjnie nie zauważymy jakichś zmian, ale w przypadkach jakichś tam skrajnych, gdzie przycina się wtrysk, gdzie rano po rozruchu źle pracuje silnik, te dodatki naprawdę dają radę. W stopce macie maila, piszcie maile do pani Ani, pani Ania wszystko załatwi. Dzień dobry z Rańca. Wujek, widzę, sprzęgło wyjął, skrzynię wyjął. Czyli sprzęgło nie wygląda najgorzej, aczkolwiek, kurde, tu troszeczkę takie już jest, takie coś jest tam. Tak jakby nierówno w ogóle brało, nie? Bo... nie. I co to jest? Luk. Tak? To tak. Nie jest oryginał.
Dobra, a pokaż łączniczek. No i łączniczek wału, nie? Nie, łącznik wału to masakrejszy. No dobra, skrzynia tutaj. Okej. Okay. No dobra, łącznik zamówiony, sprzęgło jest, więc można sobie pomalutku działać. Do tego silnika zamówiłem ten zespół regulacyjny. Nie? Także może dzisiaj przyjdzie, to nawet dzisiaj może jak to skończy, to byśmy się tym zajęli. Nie? Rozpakowujemy belkę, która przyszła do Zetki. Belka z regulacją, zobaczcie, tak to wygląda. Dobrze jest. Kurde, ładnie to zrobione, co? No ładnie, ładnie. Pokaż. A... No, będzie dobrze. I druga regulacja? Tu. Tak. I jedna jest po prostu zbieżność, a druga to jest ten kąt pochylenia, nie? O. Siema Kamil. Słuchaj, chciałbym, żebyś zobaczył kartę tej M5 niebieskiej. No. Bo tam praktycznie wszystko porobione, żeby zerknąć, czy coś tam jeszcze jest i się tym zająć, żeby można było już ten samochód, wiesz, wypuścić. Pan wiem, że w sobotę chce odebrać, także ja będę mógł być w sobotę. Gdzieś tam na 9, nie? To się ustali. Dobra. Bo tam jeszcze Zetkę masz. Ale tam w Zetce już nic nie masz do roboty. No na teraz nie. Na teraz nie, dobra. To ja do tej drugiej Zetki robię zamówienie. Dobra. Tutaj na stanowiskach na dużej hali niestety rzeźba. Belka, która przyszła, za wysoką było tutaj po prostu to zrobione. Bo widać, że oni do belki dospawują po prostu to. I Sebuś musi dopasować, więc szlifuje, piłuje i spawa. Także tak, sprzęt poszedł w ruch. Słuchajcie, no tak to jest ze swapami. Nigdy nie może być dobrze, no. A wujek tutaj lekką przeróbkę robi skrzyni biegów. Po pierwsze, musieliśmy oddać do pospawania ucho, bo było pęknięte. A po drugie, w tej skrzyni nie ma czujnika biegu, więc wujek tutaj musi zrobić gwint, żeby można było wkręcić czujnik. No tak wygląda czujnik, zobaczcie sobie. O, i tu jest taki czpień. Niestety tej skrzyni biegów nie da się uratować, więc musimy zaadoptować po prostu przedliftową skrzynię. Kamil tu w Wiksie wymienił czujnik ciśnienia spalin DPF-u i robi test. Tak, tak. Poprzedni czujnik szalał, tak? Poprzedni pokazywał na zmianę 0 i 8000 milibar. Czyli czujnik na pewno uszkodzony. No. I co, Sebuś? No, udało się. Udało się, tak? Tylko musi Paweł tam poprawić spaw. Mija się. Mija się, dobra. Tutaj też. No dobra. Wszędzie się mija. No. No to oni robią, kurde, do driftowozów, a tam wszystko pasuje, słuchajcie. A jak zrobiliśmy do auta cywilnego, to zobaczcie, tu jest malutko tego, o. Tu jest wszystko pościnane. A oni zrobili na prosto, jeszcze tak na grubo, żeby fasolki się zmieściły, więc... A tu jest ciaśniutko, tak jak widzicie. Jak, Kamil, teraz ciśnienie? No, pokazuje 41. A, no to gitara, no to tyle. To można do pana dzwonić tak naprawdę i może samochód zabierać, nie? O. Jak, Zebuś, beleczkę udało się ogarnąć? Ogarnięty. Czyli do montażu. Ale będziesz montował od razu z dyfrem, nie? No muszę, cały zestaw. No tak. A wujek, widzę, przygotowany do montażu skrzyni biegów. Udało się z czujniczkiem? Tak. Musiało, nie? No jak. Taki ślusarz jak wujek. Zobaczcie, na plecach studio wujek. Poważna sprawa, kurde, no. Sprzęgieło nowe. Nie ma lipy. Dobra. Ten wyciek to tu znalazłeś i już tam też ogarnąłeś, z tego co tak wiem. Jest. Dobra, słuchajcie, kończymy dzień jak co dzień w ACS. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Zapraszamy do oglądania też odcinków, które wrzucam w czwartek. Tam zazwyczaj są odcineczki o autach, jakieś ile kosztuje naprawa, jak gruby był serwis, albo jakiś wypad do muzeum, czy coś takiego. W każdym razie... Tyle, no kończymy odcineczek. Życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.